meczu wyniosła 2800 widzów. A naszymi gośćmi są trener Piasta Gliwice Marcin Brocz i trener Olimpii Grudziądz Marcin Kaczmarek. Na początek o podsumowanie przebiegu dzisiejszego spotkania poproszę trenera Brocza. W przebiegu meczu było, można było zauważyć, zarówno Piast, jak i Olimpia chce te spotkania wygrać. Zarówno my, jak i przeciwnicy mieliśmy sytuacje bramkowe. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół, który uzyska pierwsze prowadzenie, gra będzie przebiegała podobnie, to znaczy jedni będą utrzymać wynik, drugi będą kontrować. Było dużo ryzyko pracy na drugiej bramki i tak się stało. Bardzo dziękuję, a teraz poproszę o wypowiedź trenera Kaczmarka. Dziękuję bardzo trenerowi za ten mecz. No cóż, bardzo się cieszę, że z tak dobrym zespołem, jakim jest niewątpliwie Piast Gliwice, potrafiliśmy wygrać. Cieszę się podwójnie, ponieważ wygraliśmy pierwszy mecz u siebie przed własną publicznością. Bardzo nam tego zwycięstwa brakowało. We wcześniejszych meczach graliśmy nieźle, natomiast z różnych względów nie potrafiliśmy wygrać. Piłka jest przewrotna. Wydawałoby się, że wcześniej powinniśmy punktować, biorąc pod uwagę klasę rywali, w cudzysłowie, a punktujemy w trzech ostatnich meczach jakby z typowym i czołowym stopem tej ligi, tak? To znaczy z zespołami, które mają duże aspiracje, dobre zespoły, a przede wszystkim dobrze grają w piłkę. Mam tutaj na myśli Wartę, Piasta i Pogoń Szczecin. W tych trzech meczach zrobiliśmy 7 punktów, co jest, myślę, bardzo dobrym wynikiem. Co do meczu, myślę, że tutaj i jednemu, i drugiemu zespołowi dało się trochę we znaki to, że graliśmy trzeci mecz w tygodniu. To jest też nie bez znaczenia. No, oczywiście to są zawodowcy, muszą się dostosować, ale zdawaliśmy sobie sprawę i tutaj potwierdzam to, co trener powiedział. Drużyna, która strzeliła pierwsza bramkę, miała dużą szansę na to, żeby ten mecz wygrać. Mimo wszystko wydaje mi się, że to zwycięstwo zasłużone i cieszę się bardzo, gratuluję chłopakom. Jeszcze raz dziękuję trenerowi za mecz. Bardzo dziękuję. W sezonie 5 spotkań wyjazdowych. Czy dzisiaj bardziej wy zagraliście słaby mecz, czy Olimpia dobry, jak pan Grzegorz? Pytam, powiem panu szczerze, co znaczy słabe spotkanie Olimpia zagrało? No, trzeba doceniać klasy rywala. Myślę, że poziom był niezły. I szanujmy obydwa zespoły, a nie szukajmy jakichś podtekstów. Ktoś lepiej, ktoś gorzej. Tabela pokazuje, że myśmy mieli 19, przeciwnicy mieli 9, ale to niczym nie wskazuje, bo wszyscy podkreślamy, że ta liga jest bardzo wyrównana. Każdy może wygrać z każdym i to dzisiaj było widać na spotkaniu. Dzisiaj można było widać to na meczu, więc spotkały się dwa równorzędne zespoły. Punktuje Olimpia, nie my. Przy tym maratonie, który gramy, każdy dostanie swoją szansę. Wiedzieliśmy, kompletując ten zespół, że tak będzie. Dzisiaj ze składu wypadł nam Tomek Bzdęga i Mariusz Skaniacz. Dziękuję.